Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam mini przenośny wiatraczek na bardzo gorące letnie dni. Przychodzi zapakowany w kartonik. Wysoka jakość, w co ja zaraz powiem, że nie jest prawdą. Tak to się przedstawia. Ja już kiedyś miałem takie malutkie wiatraczki bezpośrednio pod USB. Jeden działał dosyć długo, drugi bardzo krótko. Szybko oba padły. Zamówiłem sobie oczywiście kolejny, ale sądzę, że znowu mi podziała miesiąc albo 3 miesiące i padnie, więc postanowiłem sobie na lato sprawić coś trochę większego, ale być może, które będzie działać znacznie dłużej. Jeśli chodzi o kolor obudowy, to można sobie zamówić różne kolory. W moim przypadku, jak widać, jest to kolor czarny. Zasilanie tego na akumulatorek 18650 3,7V lub z USB. Z tym, że pod USB trochę inaczej działa niż z takiego akumulatorka. Dodatkowe informacje oczywiście podam w opisie. Tu sobie można poczytać, jak ktoś chce. Ogólnie jest to niby na 5 V, od 0,5 do 1 A, 4,5 W. Później powiem, co się z nimi stało, bo zamówiłem sobie dwa, no i oczywiście jeden działał, drugi nie. No i jakie były tam po prostu uszkodzenia. Także tak jak kiedyś mówiłem, że zamawiając w Chinach różne egzemplarze możemy trafić. Jeden dostanie działający, drugi niedziałający, albo który się dosyć szybko zepsuje, no i będzie twierdził, że to kiepski produkt. A druga osoba dostanie dobry produkt i będzie on działał długo. No i będzie twierdzić, że to jest dobre. Ja mam właśnie już takie rozeznanie, skoro mam dwie sztuki, i dwie były niezbyt dobre, ale sprawdzamy najpierw, jak to działa. Tu jak widać mamy poziom działania, czyli pierwszy, drugi, trzeci, wyłączanie, włączanie. Tu mamy też taką latarkę w postaci jednej diody malutkiej. Samo wykonanie może nie jest takie złe. Raczej się nam tak szybko to nie rozleci. No i działanie na jedynce. Nawet prawie, że go nie słychać. Na dwójka. I na trójce. No tutaj już jest dosyć głośno. Czwarty raz. I mamy latarkę. Oczywiście możemy sobie na przykład na dwójkę wrzucić. Tym wyłączyć. Czy z jedynki nawet. Ale żeby przejść na przykład do latarki, to trzeba 4 razy tutaj przycisnąć. Tak to po prostu zrobione jest. No to oczywiście taka mała dioda, ona dużego światła nie daje, raczej powiedziałbym, że to jest tutaj zbędne. No ale wszystkie tryby działają prawidłowo. Najgłośniejszy oczywiście jest trzeci tryb, ale taki jedynka, dwójka w zupełności wystarczy. Na bardzo gorące lato, jak w sam raz, czy to do namiotu, czy do jakiegoś tam domku letniskowego, czy ogólnie coś tam w lesie. Też można się ochłodzić przecież. Może też to służyć nam do rozniecania ogniska. Bardzo dobrze to
Żar się robi, jak tym powiejemy trochę. No i jako, że zasilanie jest na to, to pokażę, jak to działa też pod USB. Oczywiście musimy mieć powerbanka. To też w sumie działa jako też ładowarka do tego akumulatorka. Tutaj to się powinno. Pokażę dokładnie. Tu teraz trwa niby ładowanie. Ale mnie ładowanie nie interesuje. Zobaczymy, jak to działa. Na jedynce. Na dwójce. I na trójce. Tu już wiatraczek bardzo zwalnia. No ale działa. Czyli najlepiej z powerbanka działa tryb pierwszy i drugi. Także nie mając nawet odpowiedniego akumulatorka, a mając powerbank, możemy zasilić to urządzenie bez żadnego problemu. Jako, że jest jesień, to na razie nie wykorzystane. Przyjdzie lato, będę to wykorzystywał. Zobaczymy, jak długo to podziała. No i teraz, co w tych obu sztukach, co ja dostałem, zostało zepsute. Jeszcze bym nie wspomniał, że dostajemy kabelek USB do ładowania. W opisie nie ma, że dostajemy, że nie dostajemy akumulatorka. W moim przypadku akurat w jednej sztuce był dołączony akumulatorek, w drugim nie był. Ktoś się po prostu może pomylił. Może chciał sprawdzić, czy to działa. Dostałem taki akumulatorek bez żadnych napisów, taki bezfirmowy. Ja go później sobie przetestuję, zobaczę, jaką on ma pojemność. Pewnie bardzo kiepską. No ale przynajmniej będzie wiadomo, ile to ma. No i teraz, co było zepsute w obu, już dokładnie nie pamiętam, co było w jednym, co w drugim, powiem ogólnie. Ta klapka wypadała sama, trzeba było troszeczkę to podgiąć. Tu jest kabelek, znaczy no dwa kabelki w sumie i on lekko dotykał właśnie tego wiatraka. W środku. No, trzeba było to rozkręcić i ten kabelek troszeczkę odgiąć i wtedy już działało normalnie, bo tak to po prostu troszeczkę hałasowo. No i trzecie, co w zasadzie drugi wiatraczek w ogóle nie działał jak przyszedł. Jak się go trochę potrząsło, to zaczął działać. Prawdopodobnie to się stało podczas podróży wiatraczka z Chin. Czyli ktoś po prostu to gdzieś rzucił. Po prostu od blaszka tam była troszeczkę jakby puściła cyna i raz się po prostu dotykało, raz nie w zależności jak się to tam trząsło tym. No wystarczyło tylko lutownicą podgrzać i naprawione. Oczywiście wiatraczek tu jest rozbieralny, można się dostać do środka bez problemu. Tutaj cała budowa będzie na pół i wszystko można ewentualnie tam własnym mi rękoma sobie naprawić, jak coś przyjdzie zepsutego. Także jak widać, można natrafić na dobry egzemplarz, trochę gorszy, albo nawet w ogóle nie działający. No ale wszystko jest naprawialne. Akurat w moim przypadku wszystko jest ok. Także jak to będzie się sprawować, to raczej będzie wiadomo przyszłe lato. Na razie powiedzmy, że jest ok. No i to chyba tyle na dzisiaj. Ile to kosztowało, gdzie ja sobie to kupiłem, jak zwykle. Wszystko będzie pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem,
Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.